Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 26 osób spośród medycznego personelu sejnińskiego szpitala. Poinformował nas dzisiaj przed południem dyrektor placówki Waldemar Kwaterski. Dodaje jednak, że jeszcze nie wszystkie wyniki są znane. Robimy wszystko, by nie pozbawić opieki naszych pacjentów, mówi dyrektor sejnińskiego szpitala. Normalnie pracuje POZ, poradnie mamy dwa sterylne zespoły zabiegowe. Przyjmujemy wyłącznie stany ostre i porody. Ta sytuacja ma szansę niebawem się zmienić. Trwają przygotowania organizacyjne do wznowienia normalnej działalności. Część personelu medycznego kończy kwarantannę i wraca do obowiązków, więc przygotowujemy się do uruchomienia zamkniętych oddziałów. Informuje nas dyrektor Kwaterski, który wierzy, że uda się to już w najbliższy poniedziałek.